kanał Niebajki. Zaprasza do wysłuchania słuchowisk adwentowych. Czekam na Ciebie, Jezu mój mały. Dzisiaj wraz z czwartą i ostatnią niedzielą Adwentu świętujemy Wigilię Bożego Narodzenia. Gdy tylko pierwsza gwiazdka zaświeci na niebie, rozpoczyna się uroczyste świętowanie bliskiego już przyjścia Dzieciątka Jezus. Stół jest nakryty białym obrusem, pod którym ukryte jest sianko, na znak, że Pan Jezus został położony w żłobie. 12 potraw jest już gotowych, dokładnie tyle, ilu jest apostołów. W uszach rozbrzmiewają kolędy, które przypominają nam o biedzie, w jakiej Boże Dzieciątko przyszło na świat. U Kasi i Olka mama zawsze przygotowywała wieczerzę wigilijną. Niestety w tym roku rozchorowała się i musiała leżeć w łóżku. Wraz z babcią dzieci zabrały się do koniecznych przygotowań, ale wtem usłyszeli telefon. To tata zadzwonił, wraca z podróży i spóźni się na Wigilię. Może nawet w ogóle dziś nie dojechać. Jak to? Jak tu świętować, gdy nie wszyscy są obecni? Tata zawsze pomagał w przygotowaniach. W domu przestało być świątecznie. Wszyscy posmutnieli. Wtedy Kasia szepnęła do Olka: a może spróbujemy urządzić święta dla wszystkich? Tak, żeby to wciąż były nasze święta. Spróbujemy, odrzekł raźno Olek. I oboje zajęli się przygotowaniami. Olek zaczął ubierać choinkę. Kasia nakryła do stołu. Babcia na szczęście zajęła się świątecznymi potrawami. Cały dom wypełniły świąteczne zapachy. Dziadek ustawiał szopkę i przygotowane prezenty. Wszyscy zaczęli nucić cichą noc. Na niebie błysnęła już pierwsza gwiazdka i wtem rozległ się dźwięk dzwonka do drzwi. Kto to może być? Kasia z Olkiem nie mogli powstrzymać radości, gdy w otworzonych drzwiach zobaczyli tatę z nieznajomym cudzoziemcem. Wyjaśnił, że wracał z nim pociągiem i biedak nie może dziś wrócić do domu. Nie chciałem, żeby spędził wieczór wigilijny na dworcu, więc przyprowadziłem go do nas. Sami to wszystko przygotowaliście? Zapytał tata, widząc udekorowany dom i nakryty stół. Wszyscy radośnie podeszli do świątecznego stołu. Dziadek rozpoczął modlitwę. Tym razem nie było pustego miejsca, ale wszyscy byli szczęśliwi, że w dzień, kiedy nikt nie przyjął pod swój dach świętej rodziny, oni mogli podzielić się szczęściem z nieznanym wędrowcem. Przypomnij sobie, co dziś świętujemy. W jaki sposób możesz pomóc w przygotowaniach?